Pięć po ósmej. Radio W Gdyni słychać nas na 92,3 oraz i 98 98,9 FM. Radio Wakacje powoli, powoli zbliżają się i pojawiają się nowe cykliczne aktywności sportowe realizowane w ramach gdyńskiego poruszenia. Paweł Brutel, zastępca dyrektora gdyńskiego Centrum Sportu, zna szczegóły i powie nam więcej w tym temacie. Dzień dobry. Dobry państwu. Paweł się chętnie podzieli na pewno e, z tym, co e, będzie się działo w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach w Dyni. E, Pawle, piątek, majówka, co tam u ciebie dobrego? Hmm. Czy nie ma majów? Nie ma, bo w pracy. Nie ma, no w pracy. <gry> Mam mistrzostwo polskie U17 w koszykówce, właśnie w Dyni, więc kończymy je ja dopiero 7. Mm -hmm. e, na początek e, przypomnijmy może naszym słuchaczom, czym jest Gdyńskie Poruszenie. E, gdyńskie Poruszenie skierowane jest dla wszystkich Dynian. E, to są darmowe zajęcia, innymi z fitnessu, joga, pilates czy e, zumba. Od kilku, już dziesięciu lat bodajże, prowadzone z powodzeniem w dzielnicach, jakich na obiektach GCS-u. Właściwie w tysiącach liczymy już zajęcia i cieszą się cały czas duży, dużym zainteresowaniem, ale również to poruszenie na plaży jest takim dodatkiem, które wprowadzamy w okresie letnim. Dużo jest chętnych? Tak, tak, dużo jest chętnych. Dużo jest chętnych. Na początku to były zajęcia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale później te, te kręgi zainteresowane się poszerzały. Kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzież, więc dzisiaj są dla wszystkich mieszkańców. Szeroki wachlarz. Tak jest. Od A do Z dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Zdecydowanie. Mówiłeś, że te zajęcia są bezpłatne. Co, co trzeba zrobić, żeby się zapytać, zapisać? Są jeszcze miejsca? Znaczy, generalnie zajęcia na gniskiego Poruszenia polegają na tym, że się na nie przychodzi. Kalendarz jest, jest ogłoszony na naszych stronach internetowych oraz w dzielnicach, w szkołach. I nie ograniczamy dostępu, chyba że specyfika zajęć, tak jak na przykład indoor cycling, czyli liczba rowerów tego wymaga. Wówczas odbywa się tak zwana awizacja. I Wcześniej dokonujemy zapisów, natomiast istotą e, tych zajęć jest, be, jest dostępność i e, bezpłatność. Tak? Panowie czy panie w większej e, części dominują te zajęcia? Przez lata panie, ale zauważyliśmy, że e, szczególnie w, w, na zajęciach z jogi przychodzi coraz więcej panów. No proszę. I, I dlatego my to kontynuujemy, bo to naprawdę ma sens. Jest ciekawą formą zajęć ruchowych dla mieszkańców, bo ta, te endorfiny, które się wydzielają podczas, podczas tych zajęć, są, są czymś na pewno sympatycznym, a przede wszystkim nam zależy na tym, żeby mieszkańcy naszego miasta, nie tylko, bo również turyści w miesiącach letnich z tego korzystają. Też przychodzą, hmm. też się bawią, też, też ćwiczą? Czasami na tych letnich zajęciach na plaży również. Myśmy prowadzili w ramach Odetni się w Gdyni takie zajęcia również z Nordic Walkingu, gdzie przychodzili mieszkań... turyści, którzy w tym czasie byli w gdyńskich hotelach. Więc to też będziemy kontynuować, więc warto to robić. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić Ciebie, Rafał, na przykład pozycja pies z głową w dół. Nie wiem, jakoś tak. O czym może... mówisz, Co to jest? Joga. Aha, joga. Tak, no właśnie. Rafał, ja, zapraszamy. Ja mogę zrobić tego, tego tam nie. To Dobrze. Może... Ale... Pa, bo Paweł wspomniał tylko o tak mi się wydaje, o dorosłych, natomiast co proponuje ci dzieciaczkom? Teraz na wakacje. Yy, dzieci yy, to przede wszystkim yy, te wszystkie aktywności, które się odbywają na plaży yy, Na plaży, czyli w miesiąc lipiec i sierpień Startujemy z, yy, z siatkówką plażową yy, plażowym rugby, niezwykle widowiskowym i popularnym wśród młodzieży yy, Oczywiście piłka nożna plażowa yy, Ale również coś nowego, bo od 6 maja warsztaty z tenisa plażowego No właśnie, tenis plażowy to brzmi dumnie. Co was skłoniło? Wyniki Igi Świątek. Chociaż to całkiem co innego. Tu tenis plażowy, tu, tenisz, tu tenis ziemny. To taka nowość. Poszerzenie tej oferty. No, ten tenis plażowy to jest taki miks badmintona, tenisa ziemnego i siatkówki plażowej, można powiedzieć. No tak, no tak. Piłka się nie odbije, natomiast trzeba ją przebić. To są troszeczkę inne te rakiety do tenisa ziemnego, piłki również, do tenisa plażowego, ale chcemy po prostu wprowadzić coś nowego, atrakcyjnego. Sukcesy Huberta czy Iggy na pewno napędzają. Myśmy to zauważyli, kiedy gościliśmy jakiś czas temu Igę w Gdyni na turnieju. Natomiast te zajęcia będą się odbywać już od 6 maja. W każdą sobotę od godziny 10 do 14 na boisku numer 10 przy plaży Śródmieścia. To może podsumujmy, jaka jest oferta i dla kogo? Bo wspomniana wcześniej joga, czy też inne zajęcia, ale tak zbierzmy to w. Dyscyplinami. Tak jest. Także, no to, no to powtórzymy, że to jest tenis plażowy, fitness, indoor cycling, joga dla seniora, pilates dla seniora, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zumba, siatkówka plażowa, rugby plażowe, beach soccer oraz inne aktywności jak nordic walking czy chociażby... Nocny bieg świętojański, który możemy do tego podłączyć już 23 czerwca ulicami Gdyni, na który serdecznie zapraszamy. Skąd sprzęt do, do, do tenisa plażowego? Eee, ten sprzęt Bo to zapewni... specjalistyczne. Tak. Paletki to może. Być, tak, nazwijmy tak. to powiem, <laughs> paletki, rakiety. Eee, paletki. Sprzęt bezpłatnie oczywiście, udostępni prowadzący, będzie nim m.in. instruktor beach tenisa pan Jacek Suszek, który przygodę z tą dyscypliną realizuje już od 2015 roku i on zapewni pełne wyposażenie, więc tutaj nie. Nie ma żadnych zmartwień. Jeżeli ktoś będzie chciał spróbować, zapraszamy już 6 maja na plażę w o godzinie 10. Czyli jutro. Tak jest. Będzie zimno. Ale będzie można się rozgrzać. Po, tak, grając w tenisa plażowego. Dobrze, ja bym chciał jeszcze się zapytać, czy na te zajęcia z tenisa plażowego należy się zapisać. No bo tak, jest boisko, yy, są rakietki, no to to jest wszystko wyliczone. Yy, myślę, że na początek wystarczy przyjść. Dlatego, że jeżeli będzie większe zainteresowanie, rozszerzymy ewentualne zajęcia o kolejne boiska, więc my też chcemy zobaczyć, jakim zainteresowaniem będzie się to cieszyło, więc pierwsze zajęcia nie będzie trzeba się wcześniej zapisywać, tylko po prostu zapraszamy. I bezpłatne. Oczywiście. Dla kogo przeznaczone są te zajęcia? Dla starszych, dla młodszych? Dla, dla każdego. Dla każdego, w każdym wieku? Tak jest, zapraszamy wszystkich. A gdzie szukać takiej informacji, jeżeli ktoś teraz na przykład usłyszał i pomyślał, o, chcę tenis plażowy? Nie mam co robić jutro o dziesiątej. Będzie ciepło, nie Wszystkie będzie. Wszystkie informacje na, zawsze dostępne są na stronach internetowych Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl oraz na naszych mediach społecznościowych, na których wszystkich słuchaczy zapraszam. No dobrze, to na plaży. Co oferujecie w dzielnicach? W dzielnicach to są przede wszystkim zajęcia indorowe, czyli w salach gimnastycznych w szkołach. Od pewnego czasu świadomie przy, przenieśliśmy je bezpośrednio do mieszkańców dlatego, że jest to wygodniej. Bezpośrednio można po pracy, godzinach popołudniowych skorzystać z tych zajęć. Właśnie tam największą popularnością, popularnością cieszy się yoga i pilates, między innymi w naszych dzielnicach Witomino jest bardzo, bardzo, bardzo popularna. Tam przede wszystkim wśród seniorów I, i widzimy zainteresowanie, że na przykład musimy zwiększać częstotliwość tych zajęć z, jednej, z jednych do dwóch tygodniowo. Bo sale są pełne, więc. Yy... Czyli jest zapotrzebowanie na tego typu zajęcia? Tak, jest. Jest. Jest zapotrzebowanie i, i widzą to też e, rady dzielnic, które do nas się z tymi wnioskami również zgłaszają. E, na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu znajdą Państwo cały taki e, kalendarz e, zajęć w dzielnicach. Jest to bodajże 12 dzielnic, które dzisiaj, e, które dzisiaj e, e, prowadzi te zajęcia. E, znaczy my je prowadzimy właściwie dla nich. I tam są wykwalifikowani instruktorzy, e, którzy, którzy prowadzą je dla mieszkańców razem z mieszkańcami, dlatego, że My też widzimy, że te osoby, które przyszły kilka lat temu pierwszy raz na zajęcia, dzisiaj już są na wyższym poziomie, nawet w, w, tych, w, tych, w tym sporcie, więc to na pewno ma sens. I zapraszamy kolejnych, bo wierzymy, że, 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 to będzie, że to będzie wszystko razem bardzo dobrze pracowało. Ważne również, żeby tutaj dodać, że my rozpoczynamy te zajęcia na plaży w ramach poruszenia w lipcu, ale. Równocześnie od 23 czerwca startuje kąpielisko Gdynia Śródmieście, które będzie również w okolicach tego, tego całego miejsca. I. i, i... A od 1 lipca startują pozostałe kąpieliska w Redłowie, Worłowie oraz w Babido. Czy już macie komplet ratowników na te kąpieliska? Nie jest tajemnicą, że jest coraz trudniej z roku na rok. My na dzisiaj mamy zabezpieczonych ratowników, ale szukamy kolejnych. Dlatego że Gdynia ma taki model prowadzenia kąpielisk, że zawsze chcemy, żeby, żeby w naszym, naszym, naszym portfolio było więcej potencjalnych pracowników niż miejsc, dlatego że my też mamy taki model, że u nas pracownik pracuje godzinę na łódkę, godzinę na wieży, godzinę pod wieżą. I pracuje w cudzysłowie godzinę, którą odpoczywa w, w, w siedzibie ratowników przez to, żeby mógł być bardziej skoncentrowany do pracy. W kolejnym czasie, więc my, my mamy większą obsadę i zapraszamy. Jeżeli są jeszcze osoby zainteresowane i spełniają warunki, wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Sport.pl. podwierzą mi się podoba, że pracuje. <laughs> to jest wbrew pozorom, praca, która wymaga <laughs> praca. dużo uwagi, dyscypliny i koncentracji. Ja ci mówię, ty idź na zajęcia z jogi dwa, trzy miesiące szpagat zrobić. Rafa, zapraszam. Dobrze, postaram się, natomiast ja bym chciał jeszcze powrócić do tych zajęć na plaży. Wspomniałeś, Paweł, że pod koniec czerwca ruszacie, w lipcu ruszacie też. Co jeszcze na plaży będzie można spotkać w ramach Gdyńskiego Poruszenia? To mam tak, tenis plażowy, siatkówka jak co roku, tak. turnieje? Turnie, turnieje weekendowe w siatkówkę, turnieje w piłkę nożną i w rugby. Na plaży, co od, to, 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 to odbywa się co roku, w okolicach plaży i, w, i, i, i w, w samym jej centrum odbędą się zajęcia oraz aktywności w ramach Gdynia Sailing Days, największego festiwalu żeglarskiego. Ale również odbędzie się turniej siatku, siatkówki plażowej na koniec lipca, aktywna plaża, na który przejeżdża cała czołówka krajowa. To jest właściwie taki turniej, który łączy tych amatorów z weekendowych turniej, turniejów do tego jednego um, głównego, który również organizuje, organizuje Glińskie Centrum Sportu. Um, dodatkowo um, będą jeszcze zorganizowane um, różne, um, różne um, zajęcia dla dzieciaków. Um, w tym roku nie planujemy Strefy Malucha. Um, i yy, więc, więc raczej będziemy kierować swoje, swoje aktywności yy, w kierunku dyscyplin sportowych. Zatem bogato będzie się działo na plaży już niebawem. Warto się ruszać i znaleźć coś dla siebie. O tym wszystkim opowiadał nasz dzisiejszy gość, Paweł Brutel, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Właśnie, warto się ruszać? Zdecydowanie. Wiemy gdzie. Kasheba. Cieszmy, lewaj.